Witam Państwa ponownie. Przed mikrofonem Józef Wycisk, a naszymi gośćmi są dzisiaj poseł Wojciech Saługa, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Oraz pan poseł Wojciech Szarama, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Wszyscy byśmy chcieli, aby to właśnie działania dyplomatyczne doprowadziły do zakończenia przynajmniej działań wojennych, jakie toczą się w tej chwili na Ukrainie w wyniku agresji Rosji na ten kraj, ale chyba bardzo istotnym, bardzo ważnym wydarzeniem dyplomatycznym, z jakim mieliśmy do czynienia w ubiegłym tygodniu, była wizyta premierów właśnie w Ukrainie. Co dała? Jakie przyniosła efekty? Czym tak naprawdę ta wizyta była? Pan poseł Wojciech Szarama, Prawo i Sprawiedliwość. Ona wzmocniła pozycję Ukrainy w Europie i na świecie. Wskazała Ukraińcom, że mogą liczyć nawet na taką bezpośrednią pomoc ze strony Polski i potwierdziła to, że Polska będzie działać na rzecz niepodległej Ukrainy w Unii Europejskiej, w NATO, w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi i z innymi państwami na świecie. Poza tym została zgłoszona propozycja taka bardzo konkretna wprowadzenia sił pokojowych rozjemczych do Ukrainy, które by mogły rozdzielić walczące strony. No, to jest decyzja, którą przede wszystkim musi poprzeć Unia Europejska, ale również NATO, również Stany Zjednoczone. A więc jeszcze raz, Ukraińcy nie są sami. Polska jest bardzo aktywna politycznie i daje konkretne projekty rozwiązania kwestii wojny na Ukrainie. I pan poseł Wojciech Saługa, Platforma Obywatelska. No na pewno bardzo w takich kategoriach symbolicznych bardzo potrzebna wizyta i taka, myślę, podnosząca też morale Ukraińców, którzy biją się o swoją wolność, o swoją niepodległość i o swoją pozycję, tak? Pozycję, miejmy nadzieję, w przyszłości w Europie. Natomiast w kategorii faktów no, czekamy, tak? Ogłoszenie czy zapowiedź tego, że siły NATO powinny wkroczyć na Ukrainę, jako nawet nazwane to przez premiera Kaczyńskiego misją pokojową, no widzimy, jak bardzo było niedogadane z naszymi sojusznikami. Tak? Nie powinniśmy takich gestów ogłaszać w telewizji, bo to nie, w dyplomacji nie chodzi o to, żeby coś mówić, tak? Tylko żeby coś faktycznie działać. I za chwilę ustami chyba sekretarza stanu no padło, że ta propozycja jest niepoważna, a później się dowiadujemy, że była nieuzgodniona. Tak się dyplomacji nie prowadzi. Tak? Oczywiście Ukraińcom potrzebne są takie gesty i jeszcze raz powtarzam, że w kategorii tego symbolicznej to było bardzo ważne, natomiast no źle to wygląda, jak w ramach sojuszu NATO jeden sojusznik mówi jedno, a najważniejszy sojusznik, jaki są Stany Zjednoczone, mówi, że no nie możemy dzisiaj wojsk NATO wprowadzać na Ukrainę, ponieważ wywołałoby to trzecią wojnę światową, czego myślę nikt sobie nie życzy, a na pewno nie naród polski. Ale czy gdyby ta propozycja nie padła właśnie w czasie tej wizyty, to mogłoby się okazać, że utknęłaby gdzieś w tych różnych zakamarkach uzgodnień, negocjacji, rozmów i prawdopodobnie nigdy by się nie pojawiła. No jakby zaletą tej sytuacji jest to, że taka propozycja w tej chwili leży na stole. Nie sądzi pan, panie pośle? Wie pan, my możemy oczywiście swoje mocarstwowość ogłaszać, prężyć muskuły, natomiast w polityce zagranicznej trzeba być sprawczym, tak? Sprawczość polega na tym, że coś się wydarzy. Nie, że coś się powie, ale że coś się wydarzy. Ja zastanawiam się, jak można było wbrew chociażby Stanom Zjednoczonym taką propozycję rzucać. Jakieś nadzieje zapewne dla Ukrainy, dla Ukraińców walczących o, jeszcze raz mówię, o swój byt, o swoje państwo, więc jakieś nadzieje w sercach to rozgrzało, a później kubeł zimnej wody został wylany. Oczywiście, że Ukraińcy chcą wciągnąć NATO, chcą wciągnąć Europę do działań wojennych, natomiast no dzisiaj interesem Polski, interesem Polaków jest wspierać Ukrainę, wspierać Ukraińców, pomagać Ukrainie, żeby ona w sposób
No i zbrojny poradziła sobie z najeźdźcą, poradziła sobie z Rosjanami i Putinem. Natomiast nierozsądnym jest wprowadzać Polskę do wojny, bo jak mówią właśnie nasi sojusznicy, jak mówią Stany Zjednoczone, grozi nam dzisiaj trzecia wojna światowa i bądźmy ostrożni, a szczególnie w dyplomacji. No, stąpamy po kruchym lodzie i zachowujmy się odpowiedzialnie, a nie budujmy emocji i takiego PR-u, bo dzisiaj polityka zagraniczna w takim wydaniu bardziej polega na propagandzie niż na sprawczości. Właśnie. I pan poseł Wojciech Szarama, jak pan ocenia tę konkretną propozycję? Czy faktycznie, gdyby ona trafiła do uzgodnień, to wydaje mi się, że ona by tak naprawdę nigdy nie ujrzała światła dziennego, jak pan myśli? Ja już na ten temat wypowiedziałem się, natomiast jestem po prostu zszokowanym tym, co powiedział pan poseł Sługa. No przecież to jest kompletne pomieszanie z poplątaniem. Nikt nie chce wprowadzić wojsk NATO na Ukrainę. Chyba nawet sami Ukraińcy o tym nigdy nie mówili. Tylko padła propozycja w Kijowie wprowadzenia pokojowych sił rozjemczych. No. Czyli nie sił NATO po to, żeby prowadziły wojnę, walki na Ukrainie, tylko po to, żeby doprowadziły do trwałego pokoju, na przykład trwałego zawieszenia broni, jeśli takie nastąpi. A więc tu jest ta zasadnicza różnica. No panowie, no jeśli się tego nie rozumie, albo udaje, że się nie rozumie, to się działa na szkodę państwa polskiego. No. Nie wszystkie propozycje dyplomatyczne mogą być uzgadniane, bo tak samo jak chciano nas wrobić w przekazanie samolotów, migów Ukrainie. Nikt z nami tego nie uzgadniał. Całe szczęście, że mamy dobry rząd i dobrą dyplomację i sprawa po prostu, no, można powiedzieć, że uległa zawieszeniu. Z naszymi sojusznikami będziemy rozmawiali. Będą to rozmowy bardzo konkretne. Natomiast w dyplomacji, panowie, no to wygląda to w ten sposób, że bardzo dużo się mówi i słowa są bardzo ważne, a czyny potem następują zwykle później po podjęciu pewnych uzgodnień. Natomiast gdyby Polska miała czekać na to, co zostanie na przykład uzgodnione między dyplomacją polską a niemiecką czy polską a amerykańską, no to byśmy byli dzisiaj być może, że w trudniejszej sytuacji. Ja jeszcze raz powtórzę, my z naszymi sojusznikami kontaktujemy się na bieżąco i podejmujemy racjonalne decyzje, które są w interesie państwa polskiego i które są w interesie Ukrainy, którą twardo bronimy. Natomiast ci, którzy mówią o trzeciej wojnie światowej, o wprowadzaniu wojsk NATO na Ukrainę, o zaangażowaniu się Polski bezpośrednio w ten konflikt, mówią rzeczy nieodpowiedzialne. Panowie, dzisiaj oczywiście wiele wydarzeń związanych właśnie z dyplomacją i z próbami dyplomatycznego rozwiązania tego konfliktu. Przed nami w tym tygodniu również bardzo ważne wydarzenia. Odbędzie się szczyt NATO. Prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedzi Warszawę, ale tak naprawdę czego dzisiaj brakuje w tej dyplomacji? Nie wiem, jedności, brakuje determinacji, brakuje jakiegoś, nie wiem, jednego wspólnego głosu. Gdzie dzisiaj jest ten problem? Pan poseł Wojciech Sługa. Z punktu widzenia Polski brakuje oczywiście sprawczości. No skończmy z tą polityką klepania się po plecach, robienia sobie zdjęć, robienia wspólnych konferencji. No kiedy, jak nie dzisiaj, możemy coś naprawdę dla swojego bezpieczeństwa wynegocjować i tego po tym tygodniu, po wizycie Joe Bidena, oczekiwałbym od polskiego rządu, że na koniec usłyszymy, tak, że będą instalacje rakiet Patriot w Polsce, że będą wojska amerykańskie w Polsce i ta bardziej reprezentowane, tak, bo to o to chodzi, żeby to były na poważnie te wojska, żeby tu stacjonowały i żeby ta polityka przyniosła bezpieczeństwo dla Polski, tak, ponieważ no, widzimy to, że wróg jest u bram, wróg jest u naszych granic i może nie od razu dzisiaj, tak, ale na pewno nam ta sytuacja bardzo zagraża i to bezpośrednio. Natomiast muszę się jeszcze odnieść do tego, co tu powiedział pan poseł Szarama. No przecież premier Kaczyński ogłosił plan wysłania wojsk, oczywiście pokojowych, ale na teren wojny. I takie rzeczy muszą być uzgadniane z naszymi sojusznikami. I nie można mówić, że premier Kaczyński powiedział coś innego. Powiedział, żeby jakieś siły pokojowe NATO
udały się na Ukrainę, co od razu dyplomacja amerykańska powiedziała, że jest to niemożliwe, bo grozi to właśnie trzecią wojną światową. To nie jest, że poseł Sauga sobie to wymyśla i mówi tutaj w polskim Radiu Katowice, ale to właśnie mówi dyplomacja amerykańska i tu cytuję ich słowa. Wracam jeszcze do głównego wątku, więc jak najmniej zdjęć, jak najmniej poklepywania się po plecach, jak najmniej wysłuchiwania, a co jesteśmy wspaniali i jak sobie świetnie radzimy sami. Chciejmy, po prostu żądajmy od Amerykanów wojsk i uzbrojenia i tylko to nam da dzisiaj bezpieczeństwo, bo sami dzisiaj nie jesteśmy w stanie prowadzić wojny z Rosją i chyba to wszyscy wiemy. I pan poseł Wojciech Szarama, czego tak naprawdę brakuje? Jedności i determinacji, a może tego, żeby się komuś chciało? No to jest takie zaprzeczenie tutaj w słowach pana posła, no bo skoro mamy żądać od Amerykanów wojsk, no to najpierw żeśmy powinni to z nimi uzgadniać, no bo to tak państwo sobie wyobrażacie dyplomację. Ja chciałem tylko przypomnieć, no bo to jest dla wszystkich jasne, że wojska amerykańskie w Polsce stacjonują dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy w NATO, korzystamy z parasola ochronnego Stanów Zjednoczonych. Jakby się zachowali inni sojusznicy, tego do końca nie wiadomo, ale prowadzimy bardzo aktywną politykę. A więc dyplomacja polska wypełnia absolutnie swoje zadanie. Kolejne wizyty premierów w Polsce, wizyty premiera Morawieckiego i też wizyta teraz prezydenta Bidena najlepiej o tym świadczy. Natomiast Polska w tej chwili stoi przed bardzo poważnymi problemami w związku z 2 milionami uchodźców. I tutaj jest apel do europosłów Platformy Obywatelskiej, no bo do tych europosłów Lewicy już nawet chyba nie będę apelował, bo oni programowo przeciwko Polsce występują, żebyście poparli odblokowanie funduszy dla Polski, bo to są również fundusze, które potrzebne są na utrzymanie w Polsce Ukraińców. Blokowanie dalej tego, działanie wbrew polskiej dyplomacji, Polsce po prostu szkodzi. Trzeba powiedzieć panu premierowi Jerzemu Buzkowi, żeby się opamiętał i podjął działania, żeby Polska stała się mocniejsza, żeby uzyskać środki na zwiększenie naszych sił zbrojnych i jeszcze raz powiem to, na pomoc dla Ukraińców. Blokowanie tego, występowanie przeciwko Polsce na forum Parlamentu Europejskiego jest nie tylko haniebne w tym takim potocznym tego słowa znaczeniu, ale przynosi również fatalne skutki. Przecież my stoimy przed olbrzymimi trudnościami gospodarczymi, a więc tego wszystkiego nie załatwi polska dyplomacja, bo te sprawy powinna załatwić jedność Polaków na całym świecie, również w Parlamencie Europejskim. Mam nadzieję, że dzisiejsze rozmowy pana premiera Morawieckiego z liderami partii opozycyjnych doprowadzą do takiej sytuacji, że Polska będzie mówiła jednym głosem również na forum Parlamentu Europejskiego. I pan poseł Wojciech Sauga, bo w pewnym sensie został niejako przywołany do tablicy, panie pośle. W sobotę Platforma miała kongres programowy pod hasłem Bezpieczna Polska i te tematy były poruszane, ale też od samego początku premier Tusk, nasz przewodniczący i przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej mówi o tym, że robimy wszystko, tak, wszystkie ręce na stół i oczywiście żywotnym interesem Polski jest to, żeby te pieniądze europejskie, które dzisiaj Unia blokuje, ale przypomnijmy sobie, dlaczego blokuje, tak? Blokuje, ponieważ jest wdrażany w Polsce mechanizm, inaczej w Unii Europejskiej sprawdzana jest praworządność, która jest łamana w Polsce i to w rękach Prawa i Sprawiedliwości jest tak naprawdę w jedną noc, tak, jedno posiedzenie Sejmu jesteśmy w stanie Prawo i Sprawiedliwość załatwić ten temat i wycofanie się z ustaw, które brak tej praworządności w Polsce proponują. Jeżeli mówimy też o mechanizmie wsparcia uchodźców. Dlaczego, i tu do pana posła, może pan poseł wie, nie chcemy uruchomić mechanizmu Solidarności Europejskiej, mechanizmu relokacji. Wystarczy tylko powiedzieć, tak, chcemy ten mechanizm wdrożyć i od razu Unia Europejska powinna przystąpić do tego, że ci Ukraińcy, którzy nie chcą w Polsce zostać, mogą być nie za nasze pieniądze, nie za pieniądze naszych organizacji pozarządowych, nie rękami fizycznie Polaków, ale w ramach jakiegoś mechanizmu za europejskie pieniądze
całej Europie rozlokowanie. Nie robimy tego, więc dwie rzeczy. Zróbmy to jak najszybciej i jak najszybciej zadmy sprawę praworządności, żeby te pieniądze wpłynęły do Polski. A premier Tusk jeszcze dzisiaj obiecywał, że zrobi wszystko, że nawet jak wyłamiecie tą praworządność, to żeby te pieniądze do Polski wpłynęły, bo one są nam potrzebne dzisiaj jak tlen. I jeszcze ostatnie zdanie, pan poseł Wojciech Szarama, Prawo i Sprawiedliwość. No i to jest wreszcie pozytywna informacja, że zrobicie wszystko, żeby te pieniądze do Polski dotarły. Mechanizm relokacji już jest uruchomiony. No przecież ci Ukraińcy, którzy chcą jechać z Polski dalej na zachód, jadą bez przeszkód. No a Niemcy już w ramach tych naszych dwustronnych kontaktów również przyjmują uchodźców. I ci wszyscy, którzy chcą po prostu z Polski wyjechać dalej na zachód, nie ma tutaj żadnych przeszkód, ani ze strony Polski. Mam nadzieję, że nie będzie również ze strony Niemiec i ze strony innych krajów, które uruchomią swoje fundusze na to, żeby ta pomoc była rzeczywiście efektywna. Więc ta współpraca Polski z państwami europejskimi, rządami europejskimi, ona istnieje. Postawmy kropkę nad i, uruchommy fundusze, bo one są potrzebne zwykłym Polakom i zwykłym Ukraińcom, po prostu, żeby przeżyć. I tym zdaniem musimy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Państwa i moimi gośćmi byli pan poseł Wojciech Szarama, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oraz pan poseł Wojciech Saługa, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia.